Ja osobiście bardzo lubię mieszkać w tego rodzaju ośrodkach, ale wyłącznie podczas wakacji latem z rodziną, a nie w grudniu w środku zimy. Przecież za oknem mamy istny huragan. Jestem rozczarowany IHF-em i Duńską Federacją, że na to pozwoliły. Nie mamy absolutnie żadnego przywileju spędzania wolnego czasu wszyscy razem, jako drużyna. Do tej pory standardem było, że ekipy nocowały w hotelu na jednym piętrze, gdzie mogliśmy liczyć na pełną integrację, gdzie drzwi do wszystkich pokoi były cały czas otwarte, a dziewczyny wolne chwile spędzały w grupie. Tu, żeby wpaść na chwilę do drugiego pokoju, trzeba założyć kurtkę, czapkę i wyjść na dwór. Mimo że jesteśmy tu drużyną, to jesteśmy od siebie oddzieleni. Dla mnie, jako Duńczyka, jest to bardzo przykra sprawa i wielki zawód, bo chciałbym dziewczynom i zawodniczkom z innych krajów pokazać swoją ojczyznę z jak najlepszej strony, a niestety zamiast tego jest wielka kompromitacja. Jeszcze raz to powtórzę, miejsce jest bardzo przyjemne, ale nie spełnia standardów bazy noclegowej na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej.